Każdy patrzy na miasto inaczej. Każdy ma swoją wersję. Dla nas to mapa ślepych ścian budynków. Znajdujemy je i zajmujemy. Malowanie muralu jest jak medytacja, jak w sporcie. Jeśli jesteś w formie, twoje ciało porusza się samo, a twój umysł się wycisza. My, malarze, kiedy malujemy, jesteśmy jak w transie. Nie myślimy, ale odczuwamy. To naprawdę wszystko zależy od ruchu ręki. Zaczynamy malować wysoko, około 20 metrów nad ziemią. Na początku przechodzą cię ciarki, boisz się poruszać, ale w sumie to niezła adrenalina. Malujemy godzina po godzinie, metr po metrze. Jesteśmy obok siebie, ale właściwie nie rozmawiamy. Każdy skupia się na swoim fragmencie ściany i na ruchu pędzla. To bardzo tradycyjny proces. Do tej pory namalowaliśmy już około 400 ścian. Zawsze ręcznie. Nasze murale są w przestrzeni publicznej, są dla wszystkich. Dla ludzi, którzy codziennie na nie patrzą, są częścią ich wersji miasta.